Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Dominika, to moja koleżanka Marta i Ewa. Zaprezentujemy dekalog dobrego mówcy. A ja już przekazuję głos mojej koleżance. Po pierwsze musi być wyprostowana postawa, głowa wysoko, popatrzcie ściągnięte. Stoimy na dwóch nogach. Mimika twarzy. Uśmiechamy się, nie okazujemy zaniepokojenia. Patrzymy na odbiorców po całej widowni i można powiedzieć, wybieramy sobie tak zwaną kotwicę, to znaczy jakąś osobę, na którą będziemy co jakiś czas spoglądać. Głos, nie zacinamy się, nie mówimy za dużo, odpowiednie tempo mówimy. Mniej więcej 120 obrazów na minutę. Nie należy być zbyt poważnym. Oraz gesty. Nie zasłaniamy ust, przytakujemy. Unikamy sporu, bo sporo się doprowadzi do konfliktu. Należy się przygotować. Plan wypowiedzi, to tak rozwinąć jeszcze to jest. To znaczy, że jeszcze wcześniej przygotować się przed tym, żeby tak po prostu nie wejść na scenę i nie wiedzieć, co powiedzieć. I jeżeli nie znamy na odpowiedzi na jakieś kłopotliwe pytanie, to najlepiej albo szczerze powiedzieć i już tego nic, nie ukrywać tego, że nie znamy tej odpowiedzi, tylko szczerze powiedzieć, że nie znam odpowiedzi na tej pytanie, lub to nie idzie o żart, albo powierzchownie odpowiedzieć na jakąś część tego pytania. Oraz nie stresujemy się. To była nasza prezentacja, dziękujemy bardzo, polecamy je na przyszłość. Dzień dobry. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do obejrzenia naszej prezentacji. Jest ona, uprzedzam, z humorem. Kolega zaprezentuje pierwsze trzy przykazania dobrego mówcy. Pierwsze, prawidłowa postawa. Nie będziesz krzywił się przede mną. Drugie, wyraźna mowa. Nie używaj niewyraźnej mowy podczas występu swego. Trzecie, utrzymywanie kontaktu ze słuchaczem. Nie gadaj do ściany na barenno. Czwarte. Pewność. Nie okazuj niepewności swojej. Piąte. Szacunek. Nie obrażaj. Szóste. Nie zgapiaj. Nie zgapiaj pomysłu bliźniego swego. Siódme. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Osiem. Konkrety. Gadaj konkretnie, bo jak nie, to obedrzemy ze skóry cię. Dziewięć. Przygotowanie. Pamiętaj, aby zawsze przygotowany być. 10. Prawidłowy ubiór. Nie wstawiaj złego świadectwa ubiorem z tym. Pierwsze. Zachowuj się naturalnie. Drugie. Trudne pytania obracaj w żart. Trzecie. Unikaj wszystkich odpowiedzi. Tak lub nie. Czwarte. Bądź otwarty dla rozmówcy. Szczerze przyznaj się do tego, że nie... że się krępuje pytanie. Piąte. Rozwinięcie trudnego pytania. Ważne również jest to, aby dopasować mimikę do pytania oraz zmienić temat, nie urażając rozmówcy. Osiem. Wymyślamy rozmówkę, która kończy rozmowę, unika kontaktu wzrokowego oraz zastanów się nad odpowiedzią, żeby nie obrazić rozmówcy. Dziękuję bardzo, brawa. 10 przykazań do tego mówcy. Po pierwsze, odchodź od tematu, jeśli nie znasz odpowiedzi na zadane pytania. Powierzchowny odpowiadaj odpowiedzi, jeśli nie znasz na nie odpowiedzi. Dążyć należy do uzyskania odpowiedzi albo obrócić pytanie w żart. Trzeba stać wyprostowanym do publiczności. Mówić zdecydowanie, żeby nas publiczność dobrze zrozumiała i kontakt wzrokowy nawiązywać z nimi kontakt. Kiedy zadaje się pytania, to trzeba też nacować na prawidłową odpowiedź.
nie mówić pełnymi ustami, także... Lepiej nie jest podczas prezentacji. Pamiętajcie, nie jemy podczas prezentacji. I odpowiednio się ubrać do danej sytuacji, na jaki temat będziemy się wypowiadać. Dobrze, świetnie. Bardzo dziękuję. Brawa. Halo, mówcy. Po pierwsze, odpowiednia postawa. Jesteśmy wyprostowani. Po drugie, pewne i mądre odpowiedzi, nie łukamy się. Po trzecie, odpowiedni ubiór i prezenty. Po czwarte, stosowanie krótkich przerw. Podczas długiego wykładu należy je stosować na rozluźnienie. Po piąte, odpowiednia gestykulacja zwracająca uwagę. Nie należy stać sztywno i w jednym miejscu, tylko chodzić po sali i gestykulować przeróżne rzeczy. Po szóste, zróżnicowanie tonu wypowiedzi. Należy zwracać uwagę na ważniejsze rzeczy i mówić je głośniej i wyraźniej. Po siódme, zwracanie uwagi na swoich odbiorców i nie ignorowanie ich. Na przykład, jak ktoś ma pytanie, należy na nie odpowiedzieć. Po ósme, nawiązywanie kontaktu wzrokowego z odbiorcami, czyli nie patrzymy na ścianę lub podłogę. Przygotowanie się do prezentacji, do wkładu i odpowiedzi na odpowiednie zaprezentowanie. Krótkie podsumowanie i czas na pytania publiczności. Świetnie, bardzo dziękuję. Witamy Was serdecznie. Chciałam Wam przedstawić dekalog dobrego mówcy. Po pierwsze, nie wolno się jąkać. Czyli również unikamy mówienia, a po drugie, mówić pewnie, czyli nie stresować się przed występem i żeby widzowie widzieli, że nie stresujecie się, nie okrzami, nie patrzycie po suficie. Po trzecie, nie strzelać palcami, czyli nie mieć takich bardzo stresujących gestów. Po czwarte, odpowiednio dobierać słowa, czyli nie mówić ciągle jednymi słowami, tylko dobierać troszeczkę inne. Utrzymywać kontakt wzrokowy. Musimy się patrzeć na ludzi, bo inaczej nie będą zwracać na nas uwagi. Na trudne pytania odpowiadaj wymijająco. Czyli jak ktoś nam zada trudne pytania, to musimy albo ominąć tą odpowiedź, albo odpowiedzieć na nią żartowniczo. Ósme. Szczera odpowiedź o braku informacji na zadane pytanie. Czyli jak nie wiemy, jakiej informacji udzielić, po prostu szczerze powiedzmy, że nie wiemy, jak mamy Państwu odpowiedzieć. Utrzymywać kontakt wzrokowy. Czyli że można skupić wzrok na jednej osobie, którą widzi się, że patrzy na mnie i słucha. Odpowiednią mimikę twarzy mieć, czyli że uśmiechać się, nie być ciągle takim smutnym, wtedy odbiorcą może się to nie spodobać. Dziesiąte, zachować spokój, czyli się nie denerwuj. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Oto dekalog idealnego mówcy. Najważniejszy jest sens wypowiedzi. To powinno się wiedzieć o tym, co się mówi. Dwa. Bądź pewny siebie. Trzy. Artykułuj odpowiednio głos. Cztery. Zachowaj dobrą postawę. Pięć. Mimika musi być dostosowana do tego, o czym się mówi. To znaczy, nie można na przykład śmiać się mówiąc o jakiejś tragedii. Sześć. Gestyka. Musimy po prostu pamiętać o niej, żeby wiadomo o co chodzi. Osiem. Znajomość odbiorcy. Czyli że musimy. Siedem. Odpowiedni ubiór. Znajomość odbiorcy, czyli że musimy zastanowić się, do kogo mówimy, tak, prawda? I postarać się dostosować do publiczności. O to chodziło.
8. Odpowiedni ubiór. Czyli jeszcze nie ubieram się na jakieś wizytowe wyjście, są też kolorowe, wiadomo jak. 9. Umiejętność opanowania emocji, pauza, przekazania stresu. Przykład, nie wolno tak robić, żeby jakieś takie, opanować swoje emocje. I 10. Pilnowanie czasu. Przykład jednej wersji nie musi to 7 minut, a drugiej 5 sekund. I na koniec stosuj się do powyższych przykazań. Jak 11. Dziękuję bardzo. Brawa. Oto 10 przykazań dobrego mówcy. Pierwsze. Prosta postawa. Nie spinamy się. Czyli mamy wyprostowane plecy, spięte nogi. Obie nogi stoją do góry. Bardzo dobrze. Drugie. Gesty z umiarem. Trzecie. Mówimy do ludzi, a nie do siebie. Czyli nie myślimy o niebieskich wydawach, gdy przekazujemy jakąś informację. Bardzo dobrze. Dbamy o to, jak mówimy i co. Dbamy o kulturę naszego języka. Dostosowujemy język do naszych odbiorców. Mówimy spokojnie i z namysłem, czyli nie za szybko i przemyślanie. Dostosowujemy swój wygląd do sytuacji. Nawiązujemy kontakt z odbiorcą, czyli na przykład patrzymy na niego i zatrzymujemy kontakt wzrokowy. Po 10 skupiamy się i koncentrujemy podczas mówienia. Świetnie, bardzo dobrze, myślę, że wszystkie. Dziękuję bardzo.